Dzień dobry, witam w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak na finiszu rozgrywek mają się zawodnicy ŁTS-u Łabędy. Na początek jednak futbol amerykański i relacja z ligowego starcia gliwickich Lwów. Zapraszam, Radosław Nosal. Stadion sportowy w Sośnicy był areną zmagań w meczu 7. kolejki futbolu amerykańskiego PLFA 1. Naprzeciw siebie w derbach stanęły dwie śląskie drużyny. Gliwickie Lwy podejmowały katowicką Silesia Rebels. Gliwice Lions są w tym sezonie rewelacją rozgrywek PLFA 1. Jak na ligowego Beniaminka, gliwiczanie radzą sobie zaskakująco dobrze. W 4 dotychczasowych meczach podopieczni Marka Ganczaruka przegrali tylko raz. Tak, faktycznie jesteśmy Beniaminkiem, ale to nie upoważa nas do tego, żeby zbierać lanie od każdego innego. Tak? Wychodząc na boisko, musimy wiedzieć, że chcemy to robić po to, żeby wygrywać. Dopóki chcemy wygrywać, wygrywać będziemy. Jeżeli odpuścimy, wtedy może być różnie, ale dla nas liczy się tylko wygrywanie meczy i... I myślę, że wychodzi nam to całkiem nieźle w tym sezonie. Gliwiccy zawodnicy przystępowali do meczu z Rebeliantami bardzo skoncentrowani. Obie drużyny rywalizowały już ze sobą w tym sezonie w meczu 1. kolejki. Wtedy gliwiczanie rozstrzygnęli wynik na swoją korzyść dopiero w ostatniej, 4. kwarcie spotkania. W niedzielę scenariusz tamtego starcia nie powtórzył się. Mimo trudnych, deszczowych warunków gospodarze od początku narzucili swój styl gry i nie pozwolili rywalom na zbyt wiele. Po ciekawym i niemal jednostronnym pojedynku Lwy wygrały z Rebeliantami 24-7. No, przygotowywaliśmy się dość intensywnie do tego meczu, rozpoznaliśmy wszystkie słabe strony rywala, no i to po prostu zaprocentowało w tym meczu, tak na dobrą sprawę. Odkąd skończyliśmy ostatni mecz, to cały ten czas, który mieliśmy, poświęciliśmy właśnie na odpoczynek i na taktyczne rozpracowanie rywala. Generalnie nie zaskoczyli nas niczym nowym i to było widać na boisku. Takie są derby, rządzą się własnymi prawami z zespołu przeciwnika, czyli Rebels. Byli bardzo dobrze przygotowani, ale myślę, że taktycznie daliśmy radę i zrobiliśmy to, co do nas należy. Architektów sukcesów ekipie Lwów było wielu, ale swoją formą tego dnia najbardziej zachwycał skrzydłowy Lionsów Adam Nelly. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu, nie tylko mojego, ale również całej drużyny. Defensywa zagrała fenomenalny mecz, zresztą jak prawie każdy w tym sezonie, oprócz jednego potknięcia, w którym nam niestety nie wyszło. A tak to super mecz. Każdej osoby, każdej jednostki i drużyny całej. Na niedzielny sukces, jak i na postawę całej gliwickiej drużyny w obecnych rozgrywkach ogromny wpływ mają sprowadzeni do zespołu przed sezonem zagraniczni zawodnicy. Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo nas uczą. Są technicznie, całe życie grają w ten sport. Technicznie są dużo lepsi, pokazują nam, co robimy źle. Uczymy się bardzo dużo od nich. Ale mamy też zawodnika na przykład z Czech, który w defensywie, mimo swoich lat, robi naprawdę kapitalną robotę. Oczywiście, tak, cytując klasyka, to jest amerykański sport, więc amerykańskie posiłki jak najbardziej są potrzebne. Zawodnicy, w tym wypadku Marquis, Michael i Julius, są nie tylko samymi zawodnikami, ale również trenerami, więc pomagają nam, rozwijają naszych zawodników od strony praktycznej. Teorii myślę, że akurat nam nie brakuje, natomiast od strony praktycznej na pewno potrafią zrobić to lepiej niż my. Należy wspomnieć, że spotkanie z Rebeliantami wyjątkowo rozgrywane było nie jak zazwyczaj na stadionie w Wilczym Gardle, ale w Sośnicy ze względu na organizowany na stadionie przy ulicy Dziąkarzy piknik amerykański. Ten piknik amerykański to fajna promocja dla waszej dyscypliny? Tak, tak. Zdecydowanie takie pikniki amerykańskie znacznie jakby zachęcają ludzi do tego, żeby zainteresować się tym sportem. W zeszłym roku mieliśmy taki piknik, przewinęło się prawie 1000 ludzi, także myślę, że to jest bardzo dobra też promocja dla klubu, a przede wszystkim dla dyscypliny samej, jakim jest futbol amerykański, żeby w tym kraju więcej osób jakby się zainteresowało tym. Wydaje mi się, że to jest jeden ze sposobów promocji. Nasz dział marketingu i wszyscy, zarząd cały bardzo dobrze się spisał, że połączył to wydarzenie z naszym meczem. Wydaje mi się, że to zarówno dla nas jest promocja, jak i dla całego tego wydarzenia również to dodało takiego smaczku na koniec. Dzisiaj niestety trochę pogoda pokrzyżowała nam szyki. Może nie tylko nam sportowo, ale organizatorowi, bo na pewno mogliśmy się spodziewać większej ilości ludzi. Natomiast to jest sport. Przy każdej pogodzie powinno udać się rozegrać mecz i z tego na pewno możemy być zadowoleni. Boisko jest świetne, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tu zagościć. Kibiców mogło być więcej, ale mimo ulewnej aury i tak w sporej liczbie pojawili się na tym spotkaniu. Kibice jak najbardziej dopisali i myślę, że bardzo dobrze się bawili. Mam taką nadzieję. Daliśmy im, mam nadzieję, pokazaliśmy kawał dobrego futbolu i zapraszamy na kolejne mecze. Gwarantujemy, że będą emocje do końca sezonu. Bez wątpienia. Gliwiczanie po 7 kolejkach są w bardzo dogodnej sytuacji. W dotychczasowych meczach zgromadzili już 8 punktów. Niewiele brakuje zatem, by Lwy zagwarantowały sobie miejsce w fazie play-off o awans do top ligi.
Tak, drugie miejsce premiuje nas do gry w playoffs, wtedy zmierzymy się z pierwszym zespołem z Dywizji Północnej, natomiast w tym momencie jeszcze nie możemy tego przesądzać, tak? To jest sport i pomimo tego, że piłka nie jest okrągła, a bramki faktycznie dwie są, to wszystko może się zdarzyć. Jeszcze przynajmniej jeden mecz musimy wygrać i wtedy możemy ze spokojem czekać na playoffy. Ostatni tydzień przyniósł wiele pozytywnych wydarzeń dla ŁTS-u Łabędy, ale zacznijmy chronologicznie. W środę piłkarze Tomasza Owczarka rozgrywali mecz 27. kolejki, w którym podejmowali u siebie przedostatnią drużynę tabeli Zryw Radonia. Teoretycznie był to przeciwnik z dolnej półki, ale biało-niebiescy nie mogli pozwolić sobie na lekceważenie rywala. Stawka ostatnich ligowych spotkań jest ogromna. Do końca będą się ważyły losy awansu, a w grze o czwartą ligę pozostali już tylko Wilki Wilcza oraz właśnie drużyna z Fiołkowej. Mecz z Radonią już w pierwszej połowie ukazał wyraźną różnicę klas. W 16 oraz 38 minucie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Łukasz Bałuszyński i tylko słaba tego dnia skuteczność gospodarzy w innych sytuacjach strzeleckich uchroniła Zryw od dużo wyższej porażki. Druga połowa miała niemal identyczny przebieg jak pierwsza. Trener ŁTS-u bez obawy o wynik dokonał wszystkich możliwych zmian i nawet one nie miały wpływu na kontrolę przebiegu spotkania przez Łabędzian. Zmiana już była zgłaszana w przerwie meczu, także chłopcy już wiedzieli, że jeszcze grają około 15 minut. Po prostu chcemy dać pograć wszystkim zawodnikom. Oczywiście wszystkich nie możemy puścić, bo Piotrek Sigmundzik też nie wszedł, bo tylko 4 zmiany mogliśmy zrobić. Ale staram się w miarę możliwości dać chłopakom pograć, jeżeli jest taka możliwość. No widziałem, że w tym meczu można dokonać tych zmian. W 79 minucie na 3-0 podwyższył nie kto inny jak Bałuszyński, czym ustalił wynik spotkania. Łukasz, gratulacje, 3 bramki, skompletowałeś hat-tricka, no ale tych bramek, no szczerze mówiąc, mogłoby być troszkę więcej, nawet 2 albo 3 te hat-tricki mogły w Twoim wykonaniu dzisiaj być. No spokojnie mogłem z 5 bramek dzisiaj strzelić, no ale nie zawsze wszystko wpada, niestety chciałoby się tego strzelać jak najwięcej. No czy strzeliłem, jest dobrze, najważniejsze są znowu 3 punkty kolejne i jedziemy dalej. Czy Ty w ogóle liczysz swoje bramki, bo według moich szacunków to już jest 30 oczek po Twojej stronie? Ja dokładnie nie wiem, czy 29 czy 30, powiem szczerze, że nie liczę tego. Ostatnio ktoś z chłopaków mi mówił po ostatnim meczu, że mam 26 chyba, czy 7, no właśnie teraz nie wiem, czy już jest ta 30, czy nie. No zobaczymy, no jeszcze trochę meczu zostało, także będę chciał to jeszcze podkręcić trochę ten wynik. Czy zawodnicy z Łabęd mimo pewnego zwycięstwa są zadowoleni ze swojej postawy w środowym meczu? Znaczy jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale wydaje mi się, że gra jeszcze pozostawiała trochę do życzenia. Mogliśmy konstruować składniejsze akcje i wydaje mi się, że właśnie gdyby tak było, to wtedy te bramki by padały. Takie mecze nie są nigdy proste tak naprawdę. Przyjechał zespół, który wiadomo, no, jest w dole tabeli, tak? Im zależy, żeby się dobrze prezentować, tak? Zawsze takie zespoły troszeczkę głębiej stoją w obronie, bronią się bardziej, tak? Nie ma takiej otwartej gry i ciężko się jest przebić, ale no, to tak zawsze jest do pierwszej i drugiej bramki i później już w miarę idzie do przodu wszystko, tak? Także ogólnie no, mecze takie są trudne, najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz i wiadomo, mogło się skończyć więcej, ale jest 3-0, to jest pewny wynik i to nam wystarczy. Kolejny krok do celu został wykonany i w tym momencie do końca rozgrywek biało-niebieskim pozostawały już tylko 3 mecze z rywalami, którzy w teorii nie powinni sprawić graczom ŁTS-u problemów. Wydaje się, że niby to są drużyny z niższej półki, że tak powiem, w naszej lidze, ale żadnej z tych drużyn nie należy lekceważyć, bo tak jak widzieliśmy, dzisiejszy zespół też postawił nam warunki, zagęścili środek i ciężko było się przebić i na pozostałych meczach może być tak samo. Warto wspomnieć, że w 27. kolejce los jeszcze raz uśmiechnął się do graczy z Fiołkowej, gdyż w równolegle prowadzonym starciu lider z Wilczy potknął się remisując z LKS Krzyżanowice 0-0. No to tylko się cieszyć i czekać na kolejne ich potknięcia, bo to nam jeszcze nie gwarantuje pierwszego miejsca. No nic, zobaczymy, no tak jak mówię, no my gramy do końca, my musimy zrobić wszystko, żeby już nic nie zgubić, a liczyć na potknięcie Wilczy. No końcówka będzie nerwowa, nie tylko z ich strony, ale też z naszej strony, dlatego no trzeba zrobić wszystko, żeby tu maksymalnie się skupić i już się do końca nie pomylić. No dokładnie, no w tej chwili sytuacja wygląda tak, że jeżeli oni zremisowali, to mamy punkcik straty do nich, tak? No wszystko się może zdarzyć. Jeżeli będziemy
równo na, jeżeli będziemy punktami na równo, to jesteśmy przed nimi, bo mamy lepszy stosunek między, no meczy bezpośrednich, tak, z nimi. Także no ja liczę na to, że jeszcze raz się potkną gdzieś, a my już nie, do końca. W drużynie Tomasza Owczarka nikt nie zakłada scenariusza, w którym nie uda się awansować do czwartej ligi. Na pewno byłoby szkoda fantastycznej statystyki. Białoniebiescy przegrali w tym sezonie tylko 2 spotkania i oba w sierpniu ubiegłego roku. Ja tak może pół żartem powiem, że ja odkąd przyszedłem tutaj do Łamy, to nie przegrałem jeszcze ani jednego meczu, kiedy byłem na boisku, bo akurat tak się zdarzyło, że wtedy, kiedy nam się przydarzyły na początku te porażki, kiedy zespół jeszcze nie był taki zgrany, to ja wypadłem wtedy na 2 tygodnie, byłem w szpitalu, także ja jeszcze nie zaznałem z naszą drużyną smaku porażki i mam nadzieję, że nie zaznam. To by było naprawdę fajne osiągnięcie. Cały czas wierzymy w tego mistrza i w awans do czwartej ligi. No. Nie może być tak, że drużyna, która nie przegrywa, nie awansuje, prawda? Po środowym starciu ze Zrywem Radonia przyszedł czas na niedzielny wyjazdowy mecz z Jednością Jajkowice, w którym ŁTS pokonał gości 3-1. Bramki zdobywali Bałuszyński, Guzy oraz Adamczyk. Spotkanie 28. kolejki tym razem wygrały również Wilki Wilcza, także w stosunku 3-1 z Czarnymi Pyskowice. Zbliża się decydujący i najważniejszy moment sezonu. Do końca rozgrywek pozostały 2 kolejki, a w walce o awans pozostały już tylko 2 drużyny. ŁTS traci do ekipy z Wilczy zaledwie 1 punkt. To już wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu miłego popołudnia oraz wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Radosław Nosal, Telewizja Imperium.